Hej, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja jestem Matruner i witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Słuchajcie, witam was bardzo cieplutko na tym kanale. Kto jeszcze tego nie robi, to niech zasubskrybuje ten kanał. Na dole macie przycisk, musicie go zamienić, słuchajcie, z koloru czerwonego w szary, więc moi drodzy, zróbmy to razem. Uwaga, macie na to 3 sekundy i żeby zostawić łapkę w górę, uwaga, 3, 2... jeden. Moi drodzy, pod ostatnimi odcinkami robicie kompletne rekordy, więc moi drodzy, Lucy została uratowana. Słuchajcie, mamy ją, możemy już ją prowadzić, tylko jest jeden mały problem. Otóż mamy zły omen 6. Słuchajcie, nie wiem jak to się zrobiło. W poprzednim odcinku miałem 4, a teraz już jest 6. Patrzcie, tam są Wojanowice, ja do Wojanowic nie mogę dojść, ponieważ no zostaną one zniszczone kompletnie. Słuchajcie, mam tutaj dużo kuszy. Mam takie kusze sobie, które oczywiście zrobimy sobie, żeby one były po prostu bardziej... Było ich mniej, ale one były po prostu lepsze. Więc musimy to połączyć wszyściutko. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra, zróbmy to. Jak najszybciej się tylko to da. Okej, zróbmy to tak. Tutaj już mamy kolejną kuszę do zrobienia. Cyk. Świetnie. Mamy 4 kusze, które są praktycznie nowiuśkie, więc całkiem spoko. Słuchajcie, ja dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będę szukał sposobów, jak to zrobić, żeby ominąć ten zły omen. Nie wiem, są dwie opcje. Albo, słuchajcie, albo dzisiaj będę musiał znaleźć żelazo. Kompletnie żelaza nie mam, nawet nie wiem, gdzie ja mogę tutaj szukać. Wojanowice są w tamtym kierunku. Albo właśnie pójść do Wojanowic i walczyć. Moi drodzy, co wy byście zrobili na moim miejscu? Albo znaleźć wiaderko i krowę i wtedy wypić, napić się mleka. Albo, słuchajcie, i musimy ogarnąć inną sprawę po prostu walcząc. Dobra, mamy Lucy, Lucy musisz iść ze mną. Słuchajcie, ja no nie mogę iść do tych Wojanowic, niestety. Będziemy szukali dzisiaj żelaza. O kurczę, jak wystrzeliła, tylko Lucy, ostrożnie, nie możesz wejść w kaktusy, pamiętaj. Dobra, tam goni mnie ziomek, ale ja na razie go sobie na spokojnie obejdę. O nie, czemu to się zepsuło? Halo. Dawaj ty, oddawaj moją smycz i Lucy, chodź, idziemy, musisz ze mną iść, więc ja może będę po prostu szedł w taki sposób, żeby Lucy sobie mogła na spokojnie przejść, tylko patrzcie, ogólnie na mapę, ja podejrzewam, że tutaj mogłyby być jakieś krówki, dlatego spróbujemy, bo jeśli nie, to tutaj gdzieś powinna być wioska, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie ona jest. Może bym ją znalazł i tego złego omena. Tutaj jest aż wioska, słuchajcie, ja sobie tutaj podświetlę. Ewentualnie pójdziemy tam i będziemy musieli walczyć. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Najgorsze, że noc nadchodzi. Dlatego Lucy, przydałoby mi się twoje, żeby łóżko zrobić, słuchajcie. Potrzebowałbym jej wełny. Chodź, wskakuj. Wskakuj, lecimy tam. Dobra, z górki to jest całkiem spoko, tylko już pod górkę jest troszkę gorzej właśnie z Lucy. No taki problem jest. Dobra, chodź, skakujemy. Idziemy, moi drodzy, handlarz! Nie gadaj, że tu jest handlarz. Błagam, niech to będzie handlarz. Proszę. Gdzie ty jesteś, ziomuś? Patrzcie, muszę tu klikać. Okej, nie ma tu nikogo, ale tam widzę i jest coś zielonego, więc bardzo prawdopodobne, że tutaj gdzieś znajdę... Czy tutaj jest jakaś jaskinia, w którą bym mógł wejść i znaleźć żelazo? O, jest handlarz. Dzień dobry, panie handlarzu. Ja bym poprosił o wiaderko. Nie masz wiaderka, ja nie mam w ogóle szmaragdów. No lipa, ale jest krowa, słuchajcie. I ten zły omen mógłbym jakoś ściągnąć z siebie. I wtedy już bym mógł wrócić na Wojanowice, moi drodzy. Spróbujemy to zrobić, tylko czekajcie, jakby to zrobić, żeby Lucy tutaj nigdzie mi nie zaginęła. Może zróbmy inaczej. Lucy, na razie ja ciebie zamykam tutaj w tym miejscu. Proszę bardzo. Mamy krowę, więc całkiem spoko. Ewentualnie będziemy musieli wrócić. Słuchajcie, jeszcze. Jeśli nie znajdę tego wiaderka dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, nie zrobię wiaderka, no to mamy przewalone. Patrzcie, nie mam w ogóle żelaza. No to jest słabe o tyle. Co na sam start? Potrzebuję drewna. Potrzebujemy drewno. Bo z drewna będziemy mogli ogarnąć sobie już crafting i podstawowe rzeczy. Bo do stworzenia wiaderka jednak będzie potrzebny ten crafting. Nie mam pochodni, wiecie co? To też jest słaba sprawa, dlatego od razu potrzebuję więcej drewna, żeby zrobić pochodnie. Ewentualnie będę mógł przejść sobie niżej
Okej, okay, już teraz tutaj mam jedno, że jeden węgiel, więc o tyle spoko jest to, że mogę już sobie zrobić jakieś tam Nie, ja mam pochodni mnóstwo, ja nie zauważyłem, słuchajcie, no co za gamoniek. Dobrze, będziemy kopali. O kurcze, co jest ze mną? Widzieliście to? To całe się zasypało w tym momencie. Nie, 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 to tak nie może być. Słuchajcie, o, jest żelazo, świetnie. Dobra, żelazo mamy, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, żelazo jest, więc o tyle fajnie, że od razu znaleźliśmy żelazo, więc robię od razu robię piecyk, który będę mógł wykorzystać do tego, by stworzyć. Okej. Tak, świetnie, robimy crafting sobie. Pach. Zróbmy oczywiście tutaj piecol. Mamy węgiel tutaj, więc o tyle fajnie. Szczęściem, właśnie kilof ze szczęściem, więc naprawdę dużo węgla mogę sobie wykopać, klikając po prostu kilka tutaj. Tak o, cyk, cyk, cyk. O, i zobaczcie, już mam 20 węgla, więc ten kilof jest naprawdę fajny, jeśli chodzi o to. Tego możemy sobie już to przypalać. Spróbujemy to ogarnąć. Najsik, najsik, dobrze. Okej, okay. Krówka, ty będziesz mi potrzebna, więc idziesz ze mną. Idziesz ze mną, żebyś tutaj nigdzie nie odeszła. Tam jest w sumie jeszcze bliżej jakaś krówka. Dobra, chodź, chodź, chodź do tej jaskini. Musisz ze mną iść. Tutaj w ogóle tego typka słychać. W ogóle mobków nie ma, o tyle dobrze. Całkiem spoko. No dobra, zobaczmy, czy już się przepaliło. Będziemy mogli sobie mleczko wypić. Spoko. Okej. Dobra. I co dalej? I co dalej? Już mam 4. Aha, czyli ją mogę już skraftować. Czyli ja potrzebuję tylko 3 do tego. Więc o tyle dobrze, że jeśli widzicie, no to mam wiadereczko, które... Okej. Dobra. I co? Mam mleko. I co teraz? Jeśli się napiję, to będzie chyba po sprawie, co? Chyba będzie po sprawie. No to lecimy i... Okej. I co teraz? Wszystko jest okej? Nie ogarniam. Chyba tak. Chyba tak. Powinno być wszystko okej. Dzięki, krowa. Ale jesteś superancka. Naprawdę dziękuję ci mega z całego serducha. Chodź, Lucy, idziemy. Chodź, 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 chodź. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Wracamy do Wojanowic, słuchajcie. Wracamy do Wojanowic. Więc o tyle fajnie, że mamy już to ogarnięte. Dobra, dobra, Lucy, dawaj, 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 dawaj. Chodź, idziemy. W ogóle na serwerze nikogo nie ma dzisiaj. Dlatego możemy już wrócić do naszych Wojanowic i tam już na spokojnie wszystko ogarniać. Czy macie jakiś pomysł, gdzie mogłaby Lucy zamieszkać? Dajcie mi znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły fajne. Tylko jest problem, bo jest dużo tutaj mobków. Okej, okay, królik jeszcze tutaj biega. Chodź, Lucy, wracamy. Okej, okay, Lucy, my już tutaj idziemy, ale wiecie co, ja tak sobie pomyślałem, że chyba powinienem... wrócić po żelazo, bo jest noc. Także Lucy, ty poczekaj, ja szybko skoczę po żelazo. No i tam będziemy już mogli zrobić nożyce, żeby po prostu spać i był dzień. Bo kurczę, ja nie lubię tych dni, jak jest dzień, nie? Dobra, ale mleko możemy się napić spokojnie. Dobra, bierzemy, okej, okay, to. Cyk, żelazo jest, więc spoko. Dobra, ale może weźmiemy jeszcze to. Co? Zły omen, 5, 6, 7, 7 poziom złego omenu. Ty, no to ja nie mogę wrócić do Wojanowic. Oh my god. Halo, patrzcie, w ogóle mam jakieś bąbelki niebieskie przy sobie. Słuchajcie, to jest chyba mój koniec, wiecie co, ja nie wrócę już nigdy do Wojanowic. Stałem jakiś opętany, czy co jest grane? Dobra, Lucy, dawaj mi tutaj szybko, musisz dać mi szybko łóżeczko. Muszę zrobić. I tam gdzieś była owca jeszcze jedna. Dobra, weźmiemy, zrobimy to. Ale nie mogę w to uwierzyć, że tak to działa. Dlaczego mi się coś takiego przydarzyło? Dlaczego mi się coś takiego przydarzyło? Ty, zombiak, ja nie chcę z tobą walczyć. Odejdź ode mnie, bo ja jestem zły omen. Dobra, mam więcej. Spoko. Wracam do Lucy i słuchajcie, idziemy po... Coś mi się wydaje, że będziemy musieli iść do wioski. Ja znaleźć jakąś wioskę i po prostu tam zawalczyć, bo jak widzicie, po prostu mój, o jak ona wygląda śmiesznie.
Lucy, Lucyna, słuchaj, wiesz co? Ja robię znowu crafting. Proszę bardzo. Łóżko. Ja idę spać, wiesz, bo nie chcę, żeby tutaj był. Nie chcę, żeby była noc. Okej, i patrz, ja się kimnę, a ty stój, pilnuj, bo inaczej będzie słabo z nami. Wiecie co? Nie wiem, jak to jest zrobione, ale w tym momencie, jakim ja jestem teraz po prostu rozgoryczony, taki, że szok. Craftingu nie biorę, ale weźmiemy smycz, żeby po prostu Lucy szła za nami. Dobrze, że łóżko ze sobą wziąłem, o tyle fajnie. No i wiecie co? Tak mi się wydaje, że muszę iść do tej wioski. Nie wiem, czy mi się uda, więc sprawdzimy, czy ten zły omen faktycznie będzie jedynym wyjściem. Tylko bardzo jest słabo to, że po prostu mam wszystko poniszczone kompletnie. Wszystko mam poniszczone kompletnie, więc będę potrzebował. Oż ty pająku, dawaj mi tu wszystkie itemy. Chodź, chodź, Lucy, wracamy, wracamy. O tyle jest właśnie to źle, że ten zły omen mam, nie? Jak sami widzieliście, nie wiem jak to możliwe, ale zły omen został po prostu na mnie nałożony i nie mogę teraz w tym momencie nic zrobić kompletnie. Wrócić do Wojanowic, brońcie Panie Boże, normalnie. Zobaczymy. Zobaczymy, co dalej będzie z moją przygodą, moi drodzy. Może to zależne jest od łapek, słuchajcie. Jeśli zostawicie mi łapki w górę. Zostawicie pod tym odcinkiem dużo łapek w górę, no to zobaczymy, może udałoby mi się to wszystko rozwiązać, jakąś tą całą sprawę. Wracamy w tamto miejsce. Patrzcie, zostało 500 metrów na całkiem niedaleko, ale Lucy idzie wytrwale za mną. Słuchajcie, nie błądzi. Co tyle dobrze. Tutaj mamy pierwszą przeszkodę, ponieważ jest tutaj dość stromo, a jak widzicie, no to ta Lucy niekoniecznie potrafi chodzić po. Okej, idzie tu gościu. Dobra, Lucy. Lucy, idziemy, idziemy. Chodź, 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 chodź. Dobra, niech on sobie tam będzie, a my płyniemy na drugą stronę. No już z creeperem nie będzie tak łatwo, to od razu mówię. Dlatego sobie obejdziemy. Zostało 500 metrów, całkiem niedaleko. I chyba uda nam się dotrzeć do tej wioski. Coś mi się wydaje, że uda nam się dojść do tej wioski. Chodź, Lucy, musimy iść wybrzeżem. Tutaj. Dobra, idziemy. Cyk. Okej. Chodź, wskakujemy na górę, tylko żeby tutaj żaden creeper nam nie wyskoczył, bo będzie kompletna kicha. O, tam są jakieś górki. Jezu, myślałem, że to jest żółw, wiecie? Żółw w Minecrafcie są takie, te żółwie są po prostu takie zielone. Ja myślałem, że to jest ten żółw, ale niestety nie. Co to jest? Oh my godness, patrzcie ile tutaj w ogóle, jakie góry są. To one się w ogóle jakoś dziwnie generują mi tutaj. Jaka kozacka góra! Ogrom miasta! Bez kitu, ale kozacka góra. Dobra, idziemy dalej. Stało 300 metrów, więc całkiem blisko. Dobrze, moi drodzy. Moim zdaniem, jeśli mi ten zły omen nie zejdzie, bo sami widzieliście, ta żelazne, po prostu. Jakby piłem mleko, to powinien mi ten efekt zejść, no ale niestety zszedł mi tylko dosłownie na chwilę. Wróciłem w tamto samo miejsce i nic to nie dało. Więc wiecie co? Ja postanowiłem jednak zaatakować, dojść do tej wioski i zobaczymy, co się. O nie, Lucy, Lucy. Okej. Chodź, chodź. Okej, tam góry widać. Nie wiem, czy widać. Widać. Tam jest baza właśnie Herobrine'a. Więc Wojanowice są za tamtą górką. Patrzcie, jaki kawał drogi przeszliśmy, co? Dobra, Lucy, ostrożnie, nie przy kaktusach. Moi drodzy, wiekopomna chwila, ponieważ za 200 metrów okaże się, co będzie ze mną. Czy ja będę mógł wrócić na Wojanowice? Oto jest pytanie. Nie chcę robić tam naprawdę nic takiego, żeby po prostu ta nasze miasto zostało naruszone, nie? Jak dobrze wiecie, to nie. No, atak tych pillagerów to naprawdę może zrobić z miasta kompletną ruinę, więc jesteśmy dosyć rozwinięci, więc nie chciałbym tam, żeby cokolwiek się złego stało dla naszego miasta Wojanowic. Jaka ta góra jest kozacka, tylko czemu ona się tam nie generuje do końca? Nie wiem, coś jakiś błąd jest. No Lucy, wskakuj ty. Nie, patrzcie, ona w ogóle nie ma tego. A ubranka jest. No. Nie ma ubranka, więc skakujemy na górę i patrzcie, mamy to, jest nasza wioska, do której musimy wejść, moi drodzy, i to może być przełomowy moment w tym odcinku, ponieważ teraz może zdarzyć się wszystko, ale nie chciałbym, żeby owieczka Lucy ucierpiała, dlatego będę
zmuszony do tego, by owieczka Lucy po prostu gdzieś została schowana. I dobra, wiecie co, zrobimy tak. Pójdziemy tutaj na dół, schowamy ją gdzieś tu, zakoblujemy ją, zadirtujemy, żeby nikt po prostu jej nie ruszył. I moi drodzy, mam nadzieję, że ten zły omen mi minie, że nie dopuszczę do tego, żeby te gostki po prostu mi znów zabrały Lucy. Dlatego ukrywamy ją w tym miejscu, słuchajcie. Dlatego Lucy, wchodzisz tutaj. Dobra, możesz sobie trawkę jeść, proszę bardzo. Ale siedzisz tam. Siedzisz tam, proszę bardzo. O, właśnie tutaj. Nie tutaj, tylko tam. Proszę bardzo, wskakujesz. Cyk, dobra, ja ciebie zamykam. I słuchajcie, Lucy jest już zamknięta, więc... Okej, okay, mam smycz, spoko. Dobra, w tym miejscu jest owieczka Lucy. Wiecie co, zrobię tutaj takie coś, żebym nie zapomniał o niej, gdzie ona jest dokładnie. I moi drodzy, w kolejnym odcinku pójdziemy, będziemy walczyć z tymi pillagerami. Jest to kompletnie odjechany zły omen 7. Kompletnie, więc myślę, że to będzie kompletna ciężka walka. Dlatego, moi drodzy, czekajcie na odcinek, bo będzie naprawdę grubo. Mam nadzieję, że ten atak przeżyje i będzie okej. Okay. Moi drodzy, dzięki za uwagę, jestem MatrunRepel, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa pa!